Agnieszko! Z tej strony? Perkam, perkam. Czy jesteście gotowi pójść ze mną do przedszkola? Ale wiecie, to nie będzie zwykłe przedszkole. Czeka nas tutaj pełno pułapek, lawy i przepaści. I co więcej, tego przedszkola będzie strzegło to dziecko. Zmutowane dziecko. Ono jest trochę podobne do tego dziadka, przed którym już kiedyś uciekałam i może to jest jedna rodzina, bo mają podobne zęby i oczy i w ogóle cały wyraz twarzy. Zanim zaczniemy grę, to przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu, bo już niedługo wbijamy 300 tysięcy subskrypcji. Zostawcie też dużo łapeczek w górę i zaczynamy grę. Mamy tutaj dwa poziomy trudności dla noobów oraz dla ekspertów. No to oczywiście wybierzemy sobie ekspert, ale zmienimy sobie kamerę, żeby nie było tej z pierwszej osoby, bo ja nie lubię tak grać. Ja lubię widzieć swoją postać i swój strój i Rikusia. Rozejrzyjmy się, co my tutaj mamy. Tu musimy wyłączyć zasilanie. Ale to się wyłączyło tylko w tym pokoju, a to ciekawe. To jest w ogóle miś, który chyba ma zamontowaną kamerę w oku. Zobaczcie, bo jedno oko mu się pali. Czyli on nas tutaj obserwuje, albo to już ten dzieciak nas obserwuje, bo ten dzieciak tutaj strzeże tego przedszkola. W ogóle to jest napis RUN, czyli uciekaj w tą stronę, po rurach. Oj, no już nie trafiłam, naprawdę? A zobaczymy, co jest w sklepie jeszcze tak z ciekawości. To nie, jetpack. Jezu, to strasznie drogie przedmioty są! To chyba jedni i ci sami twórcy robią te przedmioty i dlatego one takie drogie są. No nie chcę mi się kupować, kurczę, na jedną grę takiego drogiego sprzętu. Dobra. O! O! Trzeba wyważyć drzwi! Trzy razy trzeba kliknąć. O nie, tam dziecko płacze! Gdzie są twoi rodzice? Albo gdzie są przedszkolanki, które się tobą zajmują? Biedny! Ale to jest w ogóle chyba ten zły, co nas będzie tutaj gonił. Jej, jak on płacze! Aż mi go szkoda przez chwilę się zrobiło. Dobra, wskakujemy tutaj. O! Ej, sama sobie zrobiłam kamerę z pierwszej osoby, czego nie chciałam. Klocki Lego! Ojeja! Co tu, jakaś rękawica? Samolot? I to dziecko na nas patrzy! A to dziecko przez chwilę nie płakało? To jest ciekawe, że ono ma dwukolorowe oczy. Zielone i czerwone. Oj. No nie wierzę! Już się zaczyna spadanie. Ja wzięłam tryb ekspert, no to no dobra, to będzie na pewno trochę trudniej. Ale sobie poradzę. Wiecie co? Możecie już zacząć liczyć ilość moich śmierci i ta osoba, która napisze dobrą ilość do końca całej gry, to dam mu serduszko. Może być nawet więcej odpowiedzi. Aha, bo ja na tych rantach stawałam, a tu można na środek wskoczyć, ale nie wiem, nie zauważyłam tego. Hop. Oj, ten mi się już nie ma kamery, chociaż może ma. Nie, ma. Ma drugie oko też w innym kolorze. Wow, samolot! To takiego czegoś jeszcze w obbi nie widziałam. O, nie, trafiłam! I to będzie trudne. Skupienie, skupienie, dam radę. Ja jestem beznadziejna dzisiaj. O, dobra, udało się. Nie było to łatwe zadanie. Press the button. Dobra, platformy nam się tutaj pojawiły. Trochę jak patelnia grillowa wygląda. Może to dziecko chce nas ugrillować tutaj. Oj, tak naprawdę na ostatnią stópkę trzeba skakać. Jest trudno. Poziom hard jest naprawdę hard. A tutaj co mamy? Aha, to jest do kupienia. Nie, 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 za drogo. Ja nie chcę tego kupować. O! Ej, to są klocki z Jengi. Patrzcie, to jest Jenga. Widziałam, że też jest gra w Roblox, coś tam z Jengą, że trzeba strzelać czymś i musimy się utrzymać na Jędze. Może kiedyś to nagram, na przykład na Bandy Banan. A właśnie, jeżeli nie możecie się już doczekać kolejnego odcinka z Bandy Banan, no to wiecie, musicie tutaj zostawić bardzo dużo łapeczek w górę, może z 10 tysięcy, to może w końcu mi się uda namówić Adriana i Agę, żebyśmy coś nagrali na Bandy Banan, bo ostatnio Adrian był dosyć chory, a Aga nie miała czasu. I tak nie mogliśmy się zgrać, żeby cokolwiek nagrać, ale może wtedy byśmy tą Jengę nagrali. O, 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 deska pęknięta, tu trzeba tak szybko skoczyć. Oj, oj! Dobra, udało się. Użyj armaty? O, czy ja mogę się wystrzelić? Mogę się wystrzelić, ale ja poleciałam jak Superman! Ale to było fajne! Już mi się podoba to obi. W ogóle da radę na ten samolot wskoczyć? Czekajcie, ja idę to sprawdzić. Dobra, uwaga, uwaga. No! Byłam! Przez chwilę
byłam! O nie, i stąd zaczynam. O no, to muszę jeszcze raz tutaj to przy... Nie! Po co ja próbowałam skoczyć na ten samolot? Teraz tu nie przejdę. O! Werka, aferka, Superman. Nie wskakuję już na tamten samolot, bo nie ma sensu. Będę się z niego suwać. Oj, znowu Minecrafta trzeba zrobić. Oj, prawie się nie zmieściłam. Ej, coś tu mamy. Tego dziecka chyba jakiś rodzic nie odebrał z przedszkola i tutaj zostało. O nie, biedne. Znowu spadamy na dół chyba. Oj, oj, oj. Gdzie teraz jesteśmy? Shh, baby Bobby is sleeping. Czyli to on się nazywa Bobby. Bobby Kidosek. Ojojko. On tam śpioszka sobie. Ej, jak na dziecko to potężnie chrapie. I pierdzi. On nie tylko chrapie, ale i pierdzi. To jest pierdzioch. Można wskoczyć do niego? I powiedzcie mi, dlaczego on tutaj agrafkę ma? Czy on się nie skaleczy? W ogóle w nosie ma kredkę świecową? Matko jedyna. Nie, ja stąd idę. On za dużo pierdzi. Fuj. Można na te wejść? Łóżeczka? O, to czekajcie. Zrobimy sobie tutaj parkour. Na łóżeczkach dziecięcych. Cyk. Cyk. Teraz po tym. O ile uda mi się tu wskoczyć. Oj, nie, nie, ściana mnie blokuje. Tu nas strzałka kieruje. Run. Znowu ten napis run. A czekajcie, a czy w sumie nas to dziecko nie powinno gonić? Bo jakoś to tak pusto jest. Czekajcie, a może ja powinnam iść tą drogą? Dlatego on nie wstał i mnie nie zaatakował. Zaraz sprawdzimy. Fu. O, obudził się! Czyli jednak... A czekajcie, a może uda się go zablokować jakoś na tych łóżeczkach? Czekajcie, ja się tu przycisnęłam, a on się nie przyciśnie. Ej, może się przyciśnie. Może się przyciśnie! O nie! O nie! Jak on przeskoczył tamto? Czekajcie, ja chcę jeszcze raz. Okej, czyli on wstaje w tym momencie, dobra. Czekajcie, spróbujemy go zaciąć. Ojej, co on robi? Matko jedyna! Jak on się tu dostał? Co ja zrobiłam? Zacięłam go! Oj, 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 patrzcie! Jak on to przeskoczył? Co jest z nim nie tak? Dobra, biegniemy, bo ja nie chcę oberwać jego grzechotką. Dalej goni, on dalej goni. Że on taki mały jest i już potrafi chodzić na dwóch, nie łapach, na dwóch nogach. Jakiś przycisk. On tu idzie za mną dalej? O, tu idzie dalej za mną, co jest? O nie, rozpłakał się. Przegrał ze mną wyścig, teraz płaczę. A mogę go dotknąć teraz? O, mogę wejść na niego. Ha, 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 przegrałeś, przegrałeś, przegrałeś. Ło, ale się wybiłam z jego brzucha. Co jest? Wy to widzicie? Mogę się wybić z niego, patrzcie. O. Coś tu blokuje. Dobra, idę, bo już zwariuję od jego płatu zaraz. Wy chyba też. Więc... Oj, gdzie... Nie! No nie wierzę i wpadłam do jego jamy ustnej i brzusznej. O no! Znając tradycję, pewnie wyjdziemy przejściem, którym nie chciałabym przechodzić. O nie! Co on połknął klocki Lego? Klocki Lego od trzeciego roku życia chyba są. Nie można tak wcześniej klockami się bawić. Co on jakieś tutaj zielone kwasy ma? Oj, 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 ile przeszkód. No tak, to poziom hard jest. Ale powiem wam, obi jest całkiem ciekawie zrobione. Nie jest takie, wiecie, banalne. Ej, czemu tu są lampy? Bo tu kula będzie leciała! Nie wiedziałam, że my mamy... Nie wiem, czy to przełyk jest? Nie wiedziałam, że w przełyku mamy lampy. Całkiem ładne, zielone. Oj, kula poleciała. Guma kulka! Zielona, jabłuszkowa pewnie. Co to, świeczki są jakieś? Produkcja świec? Nie, to chyba nie są świece, bo knota nie mają, a już myślałam. Ale przypominam wam, że w moim sklepie werkaaferka.pl możecie dostać bananowe świece sojowe, tak więc serdecznie zapraszam. Oj, oj, nie chcę tam wskakiwać, bo to jakieś zielone gazy są. Ale chyba nie mam wyboru, o fu, cała będę śmierdziała potem. Use this to build. Ale tu nic nie ma, więc trzeba kliknąć, żeby się zrespiło i są deski. Woohoo! A można to wyrzucić?
Chciałam deskę wyrzucić, a wyrzuciłam też siebie. No jestem ciekawa, ile się doliczycie tutaj moich porażek. Sama jestem ciekawa. Co jest śmieszne, ja też będę musiała je policzyć, żeby wiedzieć, komu dać serduszko. Dobra. No nie wierzę. Hello darkness, my old friend. To było tak smutne, biedna deseczka. Zginęła na marne. Dobra, musimy ją dobrze położyć. O, czy uda mi się przeskoczyć teraz? No nie, chyba nie. Jeszcze raz. Pełne skupienie. Tutaj dam radę. I teraz to muszę wziąć tu. O, i teraz przejdę sobie. Huh! O, o. Czarna dziura. Mam nadzieję, że to nie jest ta czarna dziura, o której myślę. Ale chyba jest. To nie fajnie. Ej, tu jakiś napis jest. Czyżby tam było jakieś ukryte przejście? Ej, czekajcie, patrzcie, tam jakaś platforma jest. Tak się odznacza trochę inaczej. Ja idę to sprawdzić. Albo i nie. No nie wierzę, czemu mi się nie zapisała tam gra i znowu muszę te deski stawiać? Czemu tutaj mi się ta gra nie zapisała? To jest niesprawiedliwe. O, o. Jest. I meta. Woohoo! Udało się. Ej, i nie straciłam przyspieszonka. Ale fajnie. Ej, tam mamy bazukę. Czy to już końcowy boss jest? O, o. O, o, pierwsza kamera. O nie, ja tego nie lubię. Ja lubię mieć podgląd na swoją postać. Ej, ile tych kidosków tutaj jest? Oj, ten jakiś opalony. Oj, oj, kolejny. A! Ej, tamten jak święty Mikołaj wygląda, zobaczcie. Co mnie zabiło? Jak to jest możliwe? Co mnie zabiło? Przecież on był jeszcze daleko. Ej, to nie jest takie łatwe wcale. Oś tutaj opalony. Cyk. Mikołaj. No, patrzcie jak on skacze. Nacieramy na nich. Nie zatrzymujemy się. Już tamtego. Byk! A myślałam, że jak będzie spadał, to go tak. No ten jest najbardziej skaczący, patrzcie. No co jest z nim? Otaczają mnie. Otaczają mnie. Nie mogę trafić żadnego. Czekajcie, będę też skakała. O! Te nie skaczą przynajmniej. Uuu! No idźcie stąd! Nie dostaniecie autografu i lizaka! O! O! Schował się tamten wielki. No ta walka z bossem albo z tymi w ogóle kidoskami nie była zbyt prosta. Ej, czemu ja się tu nie mogę sturlać? O nie, ten dzieciak tutaj dalej jest. Let's go. O co tu chodzi? Co to jest za pojazd? Jak taki szczurek trochę wygląda, a nie jak dziecko. Oj, wpadło mu w oko. Let's go! Woo! Ej, a on może mnie przejechać? O, o! Oj, nic nie widzę, ale jedziemy. Nie zablokowałam się na nim, wpadłam pod koła, pomocy. Ej, czemu moja postać jest tutaj taka żółta jak bananek? To jakieś specjalne wyróżnienie, że jestem bananowerka? Z bandy banan? No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, żeby policzyć ilość moich porażek i napisać je w komentarzu, a ja dobrą odpowiedź oznaczę serduszkiem. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!